Dotarła do nas pyszna, aromatyczna, gorąca kawa, za którą bardzo dziękujemy, ponieważ bardzo się przyda w ten wietrzny dzień w Nowogrodzie. Przypominam, wyjazdowa środa Radia Nadzieja, Magda Bochenek na antenie wraz z kierownikiem skansenu w Nowogrodzie, panią Urszulą Kuczyńską. Witam panią, dzień dobry. Dzień dobry. Pani jest, tak jak tutaj rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, takim częstym gościem na naszej antenie, ponieważ jeżeli chodzi o takie zwyczaje kurpiowskie, to tylko do pani. No tak, jestem właściwie jednym z dwóch czynnych etnografów u nas w Łomży. No właśnie, to może wróćmy do skansenu kurpiowskiego, który jest perełką na pewno Nowogrodu. To jest rzecz, która przyciąga tutaj turystów. Czy ci turyści odwiedzają Nowogród? Ilu turystów, tak nie wiem, tygodniowo, dziennie, miesięcznie odwiedza skansen kurpiowski w Nowogrodzie? Skansen kurpiowski w Nowogrodzie jest wyjątkowym muzeum na wolnym powietrzu, dlatego że jest to jedno z dwóch najstarszych muzeów w Polsce. Powstał jako drugi na ziemiach polskich w 1927 roku i warto podkreślić, było to drugie i ostatnie do II wojny światowej muzeum tego typu w Polsce. Jest muzeum wyjątkowym nie tylko z racji swojego wieku, ale jest także muzeum wyjątkowym z racji fantastycznego położenia. Jest położone na wysokiej skarpie. Trzeba przyznać, piękne widoki na rzekę Narew. Właśnie. Cudowne. Na wysokiej skarpie nad Narwią rozciąga się z terenu skansenu przepiękny widok na wpad Pisy do Narwi. Jest to naprawdę niepowtarzalny widok, w związku z czym przez wielu jest uważany za jeden z najpiękniejszych skansenów nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Naprawdę? Tak, bardzo dużo turystów, którzy przyjeżdżają do nas z Francji, z Niemiec, z krajów skandynawskich, które są kolebką muzeów, muzeum na wolnym powietrzu, przyznają rację, że jeszcze w tak pięknie położonym muzeum nigdy nie byli. No i ilu turystów tutaj odwiedza? I przez jaki okres pani mogłaby tak podsumować? Właściwie przez pół roku, jako że z tej racji, że jest położony na wysokiej skarpie, w okresie zimowym nie jest udostępniany, dlatego że jest po prostu niebezpieczny. Więc liczymy, że sezon trwa pół roku, od kwietnia do listopada, czasami grudnia, do początku grudnia. No i przez ostatnie lata skansen odwiedzało około 30-35 tysięcy zwiedzających. A proszę powiedzieć, jak jest tą kurpiowszczyzną, bo tutaj rozmawiałam na temat, gdzie jest granica Kurpiów. Czy Nowogród to Kurpie? Nowogród leży na pograniczu kurpiowszczyzny, dlatego że Narew, nad którą leży, jest południową granicą kurpiowszczyzny. Tak przynajmniej w XIX wieku określili to etnografowie. To czemu skansen kurpiowski na granicy, a nie za granicą? Bo z Nowogrodu pochodził twórca. Twórca naszego skansenu, Adam Chętnik, który był wybitnym regionalistą, był który etnografem. Który w ogóle po wojnie odbudowywał, prawda? Po raz kolejny tworzył ten skansen od nowa. Tak, dokładnie. On budował od podstaw, właściwie poświęcając siebie, życie swojej rodziny, jako że pierwszy teren pod muzeum, które sobie wymyślił, kupił za pieniądze z posagu swojej żony, czyli to była jakby prywatna inicjatywa. Później to muzeum było placówką statutową PTK, czyli przedwojennego poprzednika dzisiejszego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i właściwie nadal pozostawało pod pieczą Chętnika. I kiedy ono zostało zniszczone w pierwszych dniach II wojny światowej, właściwie z całego muzeum ocalały jedynie dwa odrzynki drzew bartnych i brama wejściowa do muzeum. Na początku lat 50. Adam Chętnik zabiegał i doprowadził do tego, że muzeum reaktywowano. Czyli od ilu lat łącznie muzeum jest tutaj na miejscu? Od 84. Czyli na pewno wymaga renowacji. Są właśnie zabytki, które trzeba odrestaurować? Tak, jest to problem wszystkich muzeów na wolnym powietrzu, dlatego że praca w takim muzeum to tak jakby praca w obejściu. Trzeba ciągle naprawiać płoty, trzeba zmieniać dachy, trzeba zmieniać podwaliny. To jest taka normalna praca jak w każdym obejściu wiejskim. Proszę powiedzieć, kiedy muzeum można zwiedzać, bo gdzieś usłyszałam właśnie coś takiego, że na pewno to dużo kosztuje i na pewno trzeba mieć grupę zorganizowaną, żeby wejść i z przewodnikiem
przejść się po tych chatach? Nie, niekoniecznie. Muzeum jest czynne teraz w sezonie od godziny 10 do 18. Kasa jest zamykana o 17, dlatego że zwiedzanie trwa godzinę. A bilety nie są moim zdaniem drogie. A możemy powiedzieć o kosztach właśnie jakie? Tak, bilet normalny kosztuje 7 zł, bilet z przewodnikiem kosztuje 8, to są bilety dla dorosłych. Dla dzieci, emerytów, rencistów bilet kosztuje proporcjonalnie 5 i 6 zł. Pani na pewno zna to muzeum jak własną kieszeń, a który z zabytków najbardziej przypada do pani serca? Zdecydowanie najstarsza chałupa, która znajduje się na terenie skansenu. Jest to chałupa z Gawrych, która została zbudowana pod koniec XVIII wieku. Jak ona wygląda? Czym się charakteryzuje? Ona jest bardzo duża, ma tradycyjny układ wnętrza, to znaczy izba duża, alkierz i ciemna komora. I ma tradycyjne palenisko, znaczy tradycyjne palenisko, tak zwane odkryte palenisko, czyli nie zakryte płyto żeliwno, tylko rozpalało się ogień na polepie glinianej, ustawiano się trójnogi zwane drejfusami i dopiero na tym garnek. I w ten sposób gotowano strawę. Teraz taki standardowy dom to 120-160 metrów kwadratowych. A kiedyś ile było metrów kwadratowych w takim domu? Ile było metrów? Przeciętna chałupa ma gdzieś 6 na 8 metrów. Mała. 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 To zachęcamy do zwiedzania skansenu w Nowogrodzie oczywiście. Można zobaczyć, jak właśnie kiedyś się żyło, można dotknąć tej żywej lekcji historii. Zachęcamy. Serdecznie zapraszam. Pani Urszula Kuczyńska, moim i Państwa gościem, była na antenie Radia Nadzieja. Jesteśmy w Nowogrodzie, tutaj na Zielonym Rynku. Zapraszamy serdecznie, Radio Nadzieja to nasze wyjazdowe studio. Do usłyszenia za chwilę. Za chwilę z panią Anną Poleszczuk porozmawiamy o na pewno kurpiowskich przysmakach, bo takie na pewno są. Oczywiście. Na przykład piwo kozicowe i żurek na zakwasie. No, jeszcze rejbaki dochodzą, pampuchy. O tym jest rozmawiać. Trochę tych rarytasów. Już za chwilę. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do widzenia.